dobry wieczór. Z tej strony Uba, Janeta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moją refleksją na temat Polaków i Izraelczyków. Skąd ten pomysł? W Polsce się urodziłam i wychowałam, w Izraelu mieszkam już prawie 5 lat. Obie kultury mają swoje mocne i słabe strony, ale bardzo dobrze byłoby się od siebie czegoś nauczyć. Niestety granice Izraela nadal pozostają zamknięte dla turystów. Ale od czego macie YouTube'a? A na YouTube'a mnie. Nie przedłużając, zaczynajmy. Tolerancja, albo jak wolałabym to ująć, szacunek dla ludzi, którzy nie są heteroseksualni. W Polsce ostatnimi czasy sprawy wyglądają dość nieciekawie, i sama nie wiem, skąd się to... Czy to jest rezultat podsycania nienawiści do wszystkiego, co nieprawilne przez rząd? Czy może to zawsze w nas było, ale teraz eksplodowało? Czego więc możemy nauczyć się od Izraelczyków? Szacunku do ludzi, którzy żyją inaczej niż większość. Nikogo tutaj, a szczególnie w Tel Awiwie, nie dziwi widok pary gejów lub lesbijek trzymających się na ulicy za ręce. Tęczowe flagi są dosłownie wszędzie. Parada Równości jest imprezą, na której bawią się absolutnie wszyscy. Wyobraźcie sobie taką Polskę. Piękną, wielką i kolorową. Może wtedy bym wróciła? Przedsiębiorczość i innowacyjność. Nie bez powodu Izrael nazywany jest Startup Nation. To tutaj powstały takie firmy jak Mobileye, Viber, Monday.com, Waze czy Playtika. Skąd taka mnogość startupów, które dość często robią exity za grube biliony? Oczywiście powodów może być kilka, ale według mnie, po pierwsze, Izraelczycy, którzy służyli w IDF, oddziałach technologicznych, w bardzo młodym wieku zdobywają ogromną ilość wiedzy, doświadczenie i nawiązują kontakty, które w przyszłości mogą okazać się kluczowe. To, jak Izraelczycy są wychowywani, też na to wpływa. Od dziecka wpaja im się, że mogą absolutnie wszystko i jak najbardziej należy próbować i oczywiście działać. Jeśli jakiś Izraelczyk zajara się nowym tematem, rodzina będzie go bardzo mocno dopingować i będą się ciągle pytali, kiedy założy swój własny biznes. Dlaczego świat tak bardzo lubi pracować z izraelskimi firmami? Ponieważ zawsze są trzy kroki do przodu i zawsze dowożą. W izraelskich startupach i firmach high-tech bardzo często jest duży bałagan, brak procedur, ciągły deployment, nowe feature'y wdrażane w życie, a wymyślone były dzień wcześniej, co oczywiście powoduje ogromną ilość bugów na produkcji, ale są one naprawiane w ekspresowym tempie. A w międzyczasie klient może już używać nowej funkcjonalności, na którą w innych firmach musiałby czekać na przykład rok. W Polsce mamy problem. Dzieci są wychowywane na zasadzie uważaj, nie wychylaj się. No a potem w dorosłym życiu taki człowiek jest oczywiście mniej skory do ryzyka. Wiadomo, jesteśmy dobrym i solidnym outsourcingiem, ale przydałoby się nam tak troszeczkę takiej izraelskiej chucpy, czyli tłumacząc na polski, takiego tupetu. Reagowanie, kiedy komuś dzieje się krzywda. Opowiem Wam historię, która mi się przydarzyła nie tak dawno temu, jak jeszcze byłam w Polsce. Poszłam do supermarketu i stałam w kolejce do kasy. Za mną stanął facet, wyraźnie już podchmielony, i kiedy chciałam wziąć plecak, żeby wyjąć z niego portfel, ten facet złapał mnie za pośladki. Na początku mnie zamurowało, ale chwilę potem wpadłam w niekontrolowaną furię i zaczęłam na niego krzyczeć z całych sił. On oczywiście nic sobie z tego nie robił, zaczął mi dogadywać, a ja nie przestawałam krzyczeć, żeby się do mnie nie zbliżał. Sklep był pełen ludzi, ochroniarze stali przy kasach i zgadnijcie co? Nikt nie zareagował. Ja podczas tej sytuacji rozglądałam się dookoła, żeby znaleźć jakąkolwiek osobę, która w razie, gdyby sytuacja eskalowała, mogłaby mi pomóc. Ale każdy albo patrzył w podłogę, albo odwracał wzrok. Tak jak gdyby nic się nie działo. Ochroniarz, który stał 5 metrów od nas,
też zachowywał się, jak gdyby nic nie widział i nic nie słyszał. A dodam jeszcze, że ten facet był bez maseczki. I oczywiście też nikt mu nie zwrócił na to uwagi. Podeszłam do kasy i drżącymi rękami zapłaciłam za swoje zakupy. Pani kasjerka też obsługiwała mnie, jak gdyby nic się nie stało. Uciekłam ze sklepu, obracając się za siebie, żeby zobaczyć, czy on mnie nie goni. I w Izraelu coś takiego by nie przeszło. Kiedy zaczyna się jakaś afera w miejscu publicznym, ludzie zazwyczaj mają proaktywne podejście do tego i od razu reagują. Zdarzyło mi się kiedyś zemdleć w windzie i gdy ocknęłam się, wokół mnie było mnóstwo ludzi, ja już siedziałam na krześle obok ochroniarza budynku, który podawał mi wodę. Gdy ktoś na przykład zasłabnie na ulicy, ludzie też podchodzą i sprawdzają, czy wszystko ok, a nie tak jak w Polsce zakładają, że to jest jakiś pijak, i lepiej, żeby sobie tak leżał. Polacy chyba mają takie podejście, że to ktoś inny powinien reagować, a dla nas lepiej się nie wychylać. Traktowanie dzieci. Tak jak wspominałam wcześniej, wydaje mi się, że polskie wychowywanie dzieci polega na tym, żeby zrobić tak, żeby dziecko sprawiało jak najmniej kłopotu. Uważaj, nie biegaj, bo się przewrócisz, to jedno. A potem dochodzi, nie skacz w tę kałużę, bo się pobrudzisz, a dopiero co robiłam pranie. Zachowuj się, nie krzycz, co ludzie pomyślą o tobie w kolejce w supermarkecie. Na rodzinnych spotkaniach dzieci i ryby głosu nie mają, ale mają być grzeczne. Czyli siedzieć cicho przez kilka godzin, kiedy dorośli rozmawiają. No i potem nam rośnie zahukany naród. W Izraelu życie toczy się dookoła dzieci. I pierwsze, co zauważyłam, to było to, że na rodzinnych spotkaniach to właśnie dzieci są w centrum uwagi. Dorośli dostosowują się do ich dynamiki i do tego, na co dzieci mają ochotę i jak w danym momencie chcą spędzać czas. Dorośli rozmawiają z dziećmi jak z równym sobie człowiekiem. I co najważniejsze, nie uciszają ich. Gdy dzieci się bawią, nikt nie zaprząta sobie głowy tym, że pobrudzą sobie nową koszulkę. Dzieciom daje się też dużo komplementów i pochwał w porównaniu z polskim pytaniem, co dostałaś ostatnio z matematyki? A dlaczego Kasia dostała 6, a ty 5? Dokładnie. Pewność siebie. Co wynika z takiego sposobu wychowywania dzieci? Pewny siebie dorosły. Izraelczycy są czasem aż za bardzo pewni siebie, ale to jest chyba lepsze niż bycie totalnie zakompleksionym. Przykład? Proszę. Polak będzie się grubo zastanawiał, jaki sobie wpisać poziom języka angielskiego w CV. Będzie analizował, jakie ma certyfikaty językowe, jak mu idzie z gramatyką i z wymową. Koniec końców napisze sobie dla świętego spokoju, że ma angielski na poziomie B2. Izraelczyk, który uczył się angielskiego w liceum, ma ciocię w Ameryce i ogląda Netflixa, wpisze sobie native level albo fluent. Najwyżej potem życie zweryfikuje. Fake it till you make it. I z tym się zgadzam. W Polsce bardzo często nie doceniamy swoich umiejętności. Sami sobie podcinamy skrzydła i myślimy, że jesteśmy niewystarczający do tego, żeby coś osiągnąć. Troszeczkę chucpy. Spontaniczność. Kolejna super cecha Izraelczyków, której na samym początku w ogóle nie rozumiałam i bardzo trudno mi było przeskoczyć w ten tryb. Polak musi mieć wszystko zaplanowane i poukładane. Izraelczyk po prostu robi. Ma ochotę jechać na pustynię? Bierze plecak, wodę, samochód i jedzie. Chce odwiedzić znajomych? Dzwoni do nich, że będzie za 10 minut. Dla Polaków to może generować dużo stresu, bo lubimy się martwić na zapas. No ale czasami warto się puścić, albo sobie popuścić i wyjąć przysłowiowego kija z wiadomej części układu trawiennego. Szczerość i bezpośredniość. Gdy Izraelczyk czegoś chce, to mówi wprost. Gdy coś im nie smakuje, to nie będą w siebie tego wpychać tylko po to, żeby nie urazić gospodarza.
Gdy w pracy widzą, że jakiś projekt nie ma absolutnie żadnego sensu, to nie będą siedzieć cicho. Nawet jeżeli osobą zlecającą jest CEO tej firmy. Z jednej strony niewyparzony język, tak jakbyśmy to powiedzieli w Polsce, a z drugiej dużo lepsza komunikacja i brak niedopowiedzeń. Polacy chyba nadal są przyzwyczajeni do tego, żeby robić dobrą minę do złej gry, a potem siedzieć samotnie w ciemnym kącie i płakać, albo obgadywać kogoś za plecami, narzekając na wszystko dookoła. Sami zdecydujcie, która opcja jest lepsza. I ostatni podpunkt na dzisiaj. Nieformalność. Izraelczycy nie lubią formalności w żadnej dziedzinie swojego życia. Rozmawiając, prawie nigdy nie używa się formy pan, pani, ani w szkołach, ani na ulicy, ani w urzędach, a tym bardziej w pracy. Dużą uwagę jednak przywiązuje się do tego, żeby do danej osoby zwracać się używając jej imienia. Czyli na przykład na poczcie zapytacie: Anat, a czy mogłabyś mi jeszcze sprawdzić, czy jakaś paczka z AliExpress mi doszła? Bo zazwyczaj osoby mają plakietkę ze swoim imieniem. Jeśli nie mają, to nie jest żaden wstyd zapytać się takiej osoby, jak ma na imię. Nieformalność dotyczy też stroju. Nie ma tutaj czegoś takiego jak biurowy dress code. Każdy do pracy przychodzi ubrany jak chce. Od koszuli, od garnituru, poprzez japonki i krótkie shorty, aż do onesie jednorożca. Jeśli zobaczycie kogoś ubranego w garnitur, to prawdopodobnie jest to ochroniarz z galerii handlowej albo z supermarketu. W Polsce trochę zadziwia mnie takie właśnie ciśnienie na ubiór biurowy, który jest bardzo, bardzo zachowawczy. To samo z wyjściem gdziekolwiek. Broń Boże, pójść do Biedronki bez makijażu. Tak samo jak język polski, który jest bardzo formalnym językiem. Zluzujmy trochę. Na dzisiaj to by było wszystko. Oczywiście ani Polacy, ani Izraelczycy nie są narodem idealnym. Ale gdybyśmy mogli tylko znaleźć gdzieś tutaj złoty środek pomiędzy tym, to byłoby perfekcyjnie. Ja się bardzo cieszę, że zaimplementowałam trochę izraelskich cech do mojego życia. Dzięki temu egzystuje mi się troszeczkę lepiej. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, czego według Was Polacy mogliby się nauczyć od innych narodów. Chętnie się dowiem czegoś nowego. Oczywiście, żeby było porówno, zapraszam Was serdecznie na mój kanał w przyszłym tygodniu, kiedy to pojawi się film na temat, czego Izraelczycy mogliby się nauczyć od Polaków. Dziękuję serdecznie za czas spędzony ze mną. Jeśli spodobał Wam się ten film, kliknijcie w łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał klikając dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie żadnego nowego filmu na moim kanale. Możecie mnie również odwiedzić na moich social mediach. Jestem na Facebooku, na TikToku i na Instagramie, gdzie możecie spotkać mnie troszeczkę częściej. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Trzymajcie się. Pa!